have to home, yeah. Let's go dance, move to the bass, yeah. Like everybody is a jackass, you know me? Put your smile on your face, we gonna rock it that place, taking your glasses, all about, yes, we're gonna rise up to the sky, just feel fun and blow up your mind, that's the way, beautiful girls, get your ass to the dance floor, whiplash, what I'm giving you the dance floor, Central Beat, see, Ibiza, Candice, Melody, V.E. Dla Izabeli Socik za zajęcie pierwszego miejsca w biegu organizowanych w ramach akcji Polska Biega w Zarębach Kościelnych dyplom i gratulacje. Klaski. Za zajęcie drugiego miejsca w tym samym biegu dyplom dla Emilii Słomczyńskiej. Za zajęcie trzeciego miejsca dla Patrycji Szydły również w tym samym biegu. Gratulacje. Kategoria chłopcy szkoła podstawowa. Za zajęcie pierwszego miejsca w biegu organizowanych w ramach akcji Polska Biega dla Sebastiana Socika. Za zajęcie drugiego miejsca dla Adriana, tak? Adama Romanika. Za zajęcie trzeciego miejsca dla Alberta Niedzielskiego. Zajęcie pierwszego miejsca dla Daniela Rawy. Gimnazjum, publiczne gimnazjum, proszę bardzo. Gratuluję. Za zajęcie drugiego miejsca dla Piotra Wilka. Brawo! Proszę bardzo. I za zajęcie trzeciego miejsca dla Damiana Warackiego. Dyplom i gratuluję. Gimnazjum Dziewczęta dla Oliwii Skrajnej. Za zajęcie pierwszego miejsca. Dyplom, książka i gratuluję. Za zajęcie drugiego miejsca dla Karoliny Rostkowskiej. Za zajęcie trzeciego miejsca dla Patrycji Podleś. W kategorii dla dorosłych. Za zajęcie pierwszego miejsca dyplom dla Kamila Michalczuka. Brawo! Za zajęcie drugiego miejsca dla Marcina Rosińskiego. Adam jest. Adam jest. Za zajęcie trzeciego miejsca dla Macieja Długołęckiego. Mieszkaniec gminy dobrze się spisał, chociaż uratował honor gminy. Również dyplom dla najstarszego uczestnika biegu, dla Andrzeja Żacha. Brawo, brawo. Brawo. Dyplom na kastromą statuetkę. Dziękuję bardzo. I dla najmłodszego uczestnika biegu, dla Natalii Gumiężnej. O, tak. Proszę bardzo, dyplom, koszulka i gratuluję. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a po całym biegu nasunął mnie się wniosek następujący. Tu zwracam się do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Ja zwrócę się do ustawodawcy, żeby zwolnił nas z obowiązku dowożenia dzieci i młodzieży do szkoły. A wyniki będą zupełnie inne. Dziękuję bardzo. Również dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu tego biegu. Serdecznie dziękuję. Pani Krysia, pan Grzegorz, pani Kasia.